Cześć, z tej strony Freaks. Rally SimFans Update 1.47 przynosi nam wiele istotnych nowości, w tym odcinki będące certyfikowanymi klasykami czeskiego pluginu. Ale od początku. Listę zmian otwiera nowa opcja dla osób otwartych na nowe wyzwania. W menu Practice jest opcja Losowe auto, losowy odcinek. Najeżdżacie na start i strzałkami możecie wybrać, co RNG ma wybrać za Was. Import skinów również został usprawniony. Jeszcze nie do końca rozumiem, jak on działa, ale informuję. Wyszukiwanie odcinków i aut z listy również zostało usprawnione. Przykładowo, jeżeli klikniecie litery W a L, wyskoczą Wam odcinki zaczynające się od tej kombinacji liter. Mała zmiana quality of life, ale takich nigdy za wiele. Worker Bee serwuje nam nową wersję fizyk NGP 7.3.774. Od teraz musicie mieć przypisany przycisk do zapłonu, inaczej auto Wam nie ruszy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, na starcie pojawi Wam się takie przypomnienie. RBR HUD działa już w 95 z 98 aut dostępnych na pluginie. Dodano wskaźniki dla Mitsubishi Evo 9. Liczne pozostałe zostały również usprawnione pod względem płynności działania. 96 z 98 aut w launcherze ma już dostępne menu z konfigurowalnymi częściami. Przykładowo weźmy sobie Opla Asconę. Nie podoba się Wam tylny spoiler? Możecie pojechać bez niego. Przednie światła? Proszę bardzo. Wydech? A po co to komu? Zmiana bardzo na plus, pozwoli to na dowolną konfigurację Waszej rajdówki. Polskie tłumaczenie launchera również zostało ulepszone przez króla Alfonsa Kotojada II. Niech żyje król! A teraz prawdziwa wisienka tego update'u. Legendarne Monteki zawitały na Rally SimFans. Fikcyjne państwo Monteklandu wita nas szybkimi szutrami. Sołurkow i Żirkowicki w wersjach 1 i 2. W końcu będzie nam też dane przejechać się przez spadanie do Sumburka. Kolejna kultowa trasa z czeskiego pluginu. Autodrom Sosnowa również dołącza do panteonu ikonicznych tras, gotowych na przyjęcie wirtualnych rajdówek. Pojawiła się również nowa trasa, Mihinpa 2023. Fiński shooter, a więc to, co tygryski lubią najbardziej. Listę zmian zamyka też szereg poprawek w pluginu RBR VR, a więc coś dla ludzi bogatszych ode mnie. Generalnie update na ogromny plus. Ostatnio zastanawiałem się właśnie, czy będzie nam dane przejechać się montekami, czy zostaną one zapomniane razem z czeskim pluginem. To był w skrócie update 1.47. Czołgiem i do usłyszenia.